jedne z haseł, jakie na wrocławskim rynku wykrzyczeli organizatorzy oraz uczestnicy happeningu Wrocław w obronie Puszczy Białowieskiej. W czasie protestu wrocławscy ekolodzy odczytali również postulaty obrońców Puszczy Białowieskiej, którzy od 2 tygodni bronią lasu przed wycinką. A rezerwatu nie ruszamy, tylko wycinamy wszystko dookoła. Wierzymy w to, bo działania pokazują, że to nie są protesty miejscowej ludności, tylko to są protesty wszystkich Polaków i Polek, którym nie jest obojętny los przyrody, los puszczy. I działania pokazują w skali kraju, że jest sprzeciw. Na znak protestu uczestnicy obwiązali jedno z drzew rosnących w rynku czarną taśmą pogrzebową. Gest ten miał być hołdem oddanym wyciętym białowieskim drzewom. Myślę, że jeżeli ludzie będą solidarni, będą pokazywali, że zależy im na puszczy, zależy im na tym lesie pięknym, na tym 100-letnich drzewach, na ptakach, które przede wszystkim też tam mają swoje siedliska, na wielu gatunkach zwierząt, które tam żyją, to rząd przychyli się, mam nadzieję taką. Tego typu protesty to nie jedyny sposób, w jaki ekolodzy chcą walczyć o Puszczę Białowieską. W najbliższym czasie szykują się kolejne działania. Organizacje ekologiczne rozważają nawet podjęcie kroków prawnych. Na pewno musimy działać wielotorowo, czyli zarówno protestować, być na miejscu, powstrzymywać te wycinki, bo to się dzieje tu i teraz, tak? Tam właśnie w puszczy, a także uświadamiać, propagować, mówić o wartości puszczy i być może podjąć jakieś kroki prawne. Jak podkreślali organizatorzy happeningu, co prawda Wrocław jest daleko od Białowieży, ale puszcza to nasza wspólna sprawa. Agata Todorow, Echo 24.